Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Nie znalazłem niestety jeszcze kolejnej komody i kolejnego klucza, ale mam pierwszy ze skarbów. Dla tamtego gościa z Gryffindoru. Koronkowy kapelusz czarodzieja. Czy będzie, chociaż fajnie wyglądał, nie mam pojęcia. Bo wątpię, żeby jakoś koronki wybitnie wyglądały. Hello. Ale sprawdźmy to. Bo może ma dobre staty. No, tak trochę dziwnie. No i ta broszka. Nie pasuje mi. Trzeba zmienić wygląd. Ciemny kaszkiet. And the name. Jak to kurde leciało? By the order of a picky fucking blinders. Tak, niestety zapomniałem tego. Okej. To jest. Jest. Prawdopodobnie to inny będzie. Z kluczyków, ale jest. O! Cressida Bloom. Dobra. Wiecie co? Tam to może poczekać. Jakaś dziewczyna potrzebuje pomocy i to bardzo. Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating. Co się stało, że podpadła bibliotekarce? Aha. So tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my imagination. Because when I opened my bag just now in the library, it literally took flight. To trochę przypał. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun and simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Mm-hmm. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Aha. Okay. Our mums told Madame Scrivener they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Okay, czyli ona raczej ma teraz bana na wejście do biblioteki. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Armin tell Madame Scrivener that they were your books? No właśnie, dlaczego się przekupował? I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. I mean, he spends a lot of time gazing at the stars, but he needs a good charm when he sees one. No, Amita już poznaliśmy. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. No, super. If you can collect them and bring them to me, I can remove the charm. No dobra. Na skrzydłach literatury. Oczywiście będziemy tutaj potrzebowali zaklęcia Akio. To bardzo. A zresztą, no, jedna z komód jest tutaj w bibliotece. Jedna komoda właśnie z żetonami jest tutaj gdzieś. O! A nie mówiłem? Dobra, przy okazji. Pokażę wam, gdzie jest, ale teraz nie będziemy jej otwierać. Trzeba się tymi cholernymi książkami zająć. No, gdzieś tam latają, no. Revelio. No, gdzie te
książki. No tutaj już dział ksiąg zakazanych jest. Ech, no widziałem przed chwilą. Gdzieś była przed chwilą ta kniga. Tak, wiem, że tutaj jest ta komoda. Teraz się tym nie zajmuję. W tej chwili trzeba znaleźć te pieprzone książki. I ten pamiętnik jej. Tu będzie mi cały czas dzwoniło oczywiście. Dobra, mamy jedną z książek Cressidy. A tutaj, jak widzicie, z przewodnika. O! Skrzyneczka. Super. Już. Już mam wszystko zapełnione. Super. Dwadzieścia na dwadzieścia, ja pierpapier. No trudno, trzeba rozwalić te mniej wartościowe. Gogle przeciwsłoneczne. Dobra, gdzie to to w ogóle mamy? Tutaj, okej. Dobra, teraz zobaczmy te gogle. No, fajnie wyglądają. Dobra. Teraz już tylko ten chyba pamiętnik się został. Pamiętam, że gdzieś tutaj był. Gdzieś był tutaj między regałami. Jest. No nie trafiłem, no. Ech, szybciej no, Tomo, rusz się. Ostatnia książka i jesteś free. I jesteś wolny. Gdzie mi ta książka u ciebie jest? Ha, 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 to ten pamiętnik. No, przeczytajcie sobie sami. No. Cały czas akurat piszę o innych. Oczywiście możemy zaszantażować ją, ale ja tego nie chcę robić. Pokażmy, że ślizgoni nie są wredni. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Okay. No jak widzicie, możemy ją zaszantażować. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin.
No bo w większości jednak zaklęcie jest po łacinie. O, i o to mi chodziło. Żeby zdobyć właśnie uchwyt do różdżki. No. Ładnie wygląda, ale jednak to nie dla mnie. Ta jest najładniejsza. Ten jest najładniejszy jednak uchwyt. No cóż, trzeba będzie jeszcze znaleźć te nieszczęsne strony. A nie, nie, nie. O czym ja gadam, kurde? Te nieszczęsne klucze. Wybrukowany dziedziniec. Ja pierd papier. Gdzie to może być? O, momento. Mamy inne. O, dobra. No to zostawimy na później. Co mi tam? Pierdut. Wróćmy też do biblioteki. Jak już zaczęliśmy wszystko nie po kolei, no to na sam koniec ten wybrukowany dziedziniec zostawię. Okej, no to niestety już po prostu wiadomo, jedno pominąłem. O, widzicie, tutaj mamy właśnie, tak jak wam pokazywałem, kolejną szafkę, kolejna komoda. Pierdut. Wielka sala przy kominku, a komoda jest po boku wielkiej sali na szczycie schodów. Mam nadzieję, że później dość łatwo znajdę ten wybrukowany dziedziniec. Bo niestety nie mogę sobie przypomnieć, gdzie on jest. A wszystkie te komody są tutaj. W Hogwarcie. Okej, no to teraz przy kominku. Kominek mamy i mamy też klucz. Su. No to poleciał. Jest. Tak jak wam mówiłem. A tamten dziedziniec trzeba zostawić sobie jednak na koniec, bo serio, ja teraz go w tej chwili go nie znajdę. I mamy kolejną stronę też przewodnika. No właśnie, coś tam słychać, strzały.
Okej. No cóż. Wrócę teraz oczywiście do pokoju wspólnego. Zdam tamte, oczywiście tamte wszystkie zdobyte dotychczas żetony. Oczywiście. Tutaj mamy tę skrzynię. Okej, czyli już zabrakło oczywiście. Dobra. W takim razie czas się przespać tutaj. Potem przeczekać noc w dormitorium. W tym świetle akurat jest oczywiście peleryna bardziej zielona. A tak to chyba jest turkusowa. Okej, wielka sala znaleziona, klasa eliksirów. Nie ma co marnować czasu na bieganie po szkole, jak możemy skorzystać z szybkiej podróży. Okej, no to zostaje właśnie ten nieszczęsny dziedziniec jeszcze. Klasa eliksirów obok wejścia do klasy. Na dole schodów mamy oczywiście... O, właśnie jest. Pierdut. Okej, szybko, szybko, szybko. Gdzie to było? Ja pier papier. Na dole. Na samym dole tutaj. No dawaj. Sro. Pierdut. Sala główna. Teraz sala główna. Dwa są sali głównej.
Okej, no to cóż, trzeba to wszystko poznajdywać. Tak, wiem, że to są bardziej zapychaczowe odcinki, ale według mnie są takie potrzebne, bo chcę wam pokazać, gdzie się znajdują właśnie te wszystkie właśnie miejscówki z tymi znajdźkami. A praktycznie, no, z tego co pamiętam, to wszystkie chyba znalazłem. Lumos. Okej, no gdzie jest w takim razie? Nie, to jest sala eliksirów. Lasa eliksirów. Dobra, to chociaż może coś uważyć. No i kicha, nie mam nic. No tak, nie byłem jeszcze na żadnych. Niestety, nie byłem jeszcze na zakupach. Aha, czyli tutaj już w sali głównej otworzyłem. Dobra, to teraz na szczycie klatki, wielkiej klatki schodowej pod ozdobną kołatką. Pod ozdobną klatką schodową. Kurde. Okej, no to cóż, trzeba się udać na samą górę. A tutaj mamy właśnie tą całą komodę. Gdzieś tutaj powinno być. Gdzieś powinien być tutaj ten kluczyk. Sir Cadogan jak zwykle dziwny. I według mnie totalnie niezrozumiały. Tutaj nie ma nic. Ja pier papier. Na szczycie wielkiej klatki schodowej pod ozdobną klatką schodową. No bez kitu. Tam na pewno już tego nie ma. No i gdzie jest ten kluczyk? Tutaj gagatka mamy. Szybko. No dawaj, dawaj, dawaj. To mamy tego gagatka. No dawaj. Szybciej. Co? W bibliotece już mamy lochy. Teraz w korytarzu ze stertą kociołków, komoda w dużej komnacie z beczkami. Tam jest komoda. No trudno. Musimy w takim razie wrócić do pokoju wspólnego.
No to przy okazji oczywiście dorzucę te znalezione żetony. No niestety to jest dość upierdliwe, ale nagroda jest tego warta. Loch Slytherinu. Tu mamy łazienkę. Tu mamy jeden z tych obrazów. A tutaj mamy umywalkę Slytheryna. Tak, wejście do komnaty tajemnic znajduje się tutaj. W łazience Slytherin. O, ćma tam chyba jest. Tak. Okej, no to szybko ogarnijmy to. Tylko gdzie jest ten obraz? Ładnego kombosa zrobiłem na ścianie. XD. Ale gdzie kurde są te... Niestety, nie mogę tego znaleźć teraz. I chyba nawet wyszedłem. Tak, wejście na wiadukt już jest. Właśnie. Gdzie jest do cholery to wejście? Wydaje mi się, że wiem gdzie. Aj, to już zaczyna być nudne. No tutaj są te kociołki. Tu jest sala do eliksirów. A tutaj jest to przy klasie do eliksirów, gdzie byliśmy już. What the F? Moment, chyba wiem, gdzie to jest. Ale tam jeszcze nie byłem. No właśnie, ale trzeba się tam dostać. Bo później to będzie bardzo ważna miejscówka.
będzie obok jednej z najważniejszych miejscówek w całej grze. Jednak teraz zaczynam myśleć, czy to jest warte teraz przedłużania odcinka. Pięknie wygląda. Ale moment, czy to nie jest ten wybrukowany dziedziniec, którego ja tak długo szukam? Przeczekajmy. To musi być to. Tylko gdzie, tylko jak się tam dostać? Ja pierpapier. Niestety nie pamiętam. Don't get too cocky simply because you had one victory over Salen. He never backs down from a fight. Revelio. No trudno. Mordeczki nie będę przedłużał. I tak już się pewnie wynudziliście. Wątpię, żeby ktoś akurat dotrwa do końca odcinka. Szczerze, jak ktoś obejrzy cały, no to będę naprawdę zdumiony. A gdzie tu jeszcze jest ten obraz? No. Tam, na dole. Dobra. Lumos. To oczywiście już się tam udamy. I nie będę przedłużał. No. I gdzie jest? Rebellion. Zniknęło. Dobra, trudno się mówi. O, tu jest. Super. Lumos. Dobra, znajdźmy ponownie tą ćmę. Rebellion. Wiem, że prawdopodobnie nie pasuje tutaj właśnie ta peleryna. Lumos. I zapewne w kolejnym odcinku już będę miał zmienioną tą pelerynę. Okej, teraz tylko znaleźć ten upierdliwy obraz. No, jak widać, wszyscy są pod wrażeniem mojego właśnie pojedynku z Sebastianem. Okej. No to cóż, mordeczki. O, co my tu mamy? Wybrukowany dziedziniec. O to właśnie chodziło. Tego kurwa właśnie szukałem tyle czasu. Prawdopodobnie nie mam tam no, albo nie mam płomienia Fiu, albo o tym zapomniałem. Okej. W takim razie oczywiście, mordeczki, udamy się tam, znajdziemy ten cholerny kluczyk. Na szczycie schodów, kurde.
Tak, będzie tam. Musi tam być. Ale czy to tutaj? Czy to tam? No i kolejny level. Dobra, mamy kolejną stronę przewodnika. I gdzie jest ten cholerny kluczyk? Ja się pytam. Hello. Gdzie ten cholerny kluczyk? Where is this fucking key? Tutaj. Jest. Dawaj, no. Tamtego jeszcze nie zapalimy, wiadomo. Nie mam na razie odpowiedniego zaklęcia. Czyli po prostu kuli ognia. Aj, no właśnie. Jak to się kurde nazywa, no? Nie, to nie konfundus. Sam jestem kurde skonfundowany. Dobra, mordeczki, to by było na tyle w tym już przydługim i na pewno nudnym trochę odcinku. Trzymajcie się, wielkie pozdro, elo, pierdut.